Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w grze Dirt 3, inaczej Dirt. Dobra, weźmy sobie Dirt Tour. Zobaczmy, co ciekawego będzie. Dobra, mamy sobie wybrać sezon. No to oczywiście pierwszy sezon. Oczywiście tak. Dobra, pierwszy. Więcej gadania, oczywiście, jak standardowo, jak w każdej grze. Finlandia, okej. Okay. W porządku, bierzemy to. Wybierzmy sobie samochód. Peugeot. Okej. Okay. Bierzemy sobie Peugeotika i będziemy jechać Peugeotikiem. Zobaczmy, jak się będzie jechać. Dawno w ścigałkę nie grałem, szczerze wam powiem. Okej, okay, no to jedziemy standardowym samochodem. Okej. Okay. Ale fajnie wibrzy. Wow. Naprawdę gra mojego dzieciństwa. Kto jest troszeczkę starszej daty i pamięta grę Colin McRae jedynkę albo dwójkę, tam się dopiero zapyziało fajnie tym samochodem. Fajna opcja z Colinem dwójką, pamiętacie, albo w jedynce też tak było. Jak była taka mapa, znaczy trasa z koparką. Gdzie tu przełazicie, cholera jasna. Właśnie z koparką. Ta koparka była o wiele, wiele większa niż niż w ogóle ten cały samochód. Także to zawsze mnie tak fajnie śmieszyło. Jak właśnie ta koparka taka duża i w ogóle. Ale szczerze wam powiem, na padzie Xboxowym, na PC-cie o wiele lepiej się gra. I naprawdę jest całkiem spoko. Chyba troszeczkę wolniej. Okej, okay, możemy przygazować. To znowu przehamujemy. Ogólnie mam tu chyba jakiś wspomagacz jeszcze włączony. Przynajmniej w samochodzie, nie wiem, jakaś kontrola trakcji czy coś takiego, bo widzę, że nawet nim tak bardzo nie rzucę na boki. I całkiem nieźle mi to idzie. Okej, mamy chyba pierwsze miejsce standardowo. R1, wow. Nawet sobie nazwy nie zmienię. O, achievement. Into the dirt, o tak. W środku dirtu, tak? Normalnie gra idealnie dla mnie. Dirt, dirt, dirt. Ah. Okej, okay, no to race. Gra się całkiem zapowiada świetnie. Oczywiście nie, raczej to nie będzie od razu moja seria na moim kanale. Tak jakoś sobie stwierdziłem, zagram sobie. Przetestuję też właściwości nagrywania karty Avermedia. Jak widzicie, odcinek jest w Full HD, jak i wszystkie gry będą już u mnie w wersji Full HD.
udało mi się zdobyć właśnie kartę Avermedia Live Gamer HD, dzięki której właśnie możemy nagrywać bez żadnych spadków FPS-ów gry. Zresztą, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o tej karcie, to polecam filmik Roka. Tam właśnie przedstawił on tą kartę. Ja zresztą też po oglądnięciu tego filmu zdecydowałem się na zakup tej karty. Fakt, może tania nie jest, bo chyba wyszło mi za nią dokładnie 814 zł. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie, let's play i tak dalej, to naprawdę jest bardzo świetnie. O wiele wszystko płynniej chodzi. Mimo że mam czasami, jak mówicie, kompa z NASA, to czasami dało się odczuć proces nagrywania frapsem. No i te pliki zajmowały ogromną ilość. Dzięki też tej karcie odbywa się kompresja wideo w locie, dzięki czemu te pliki zajmują o wiele mniej miejsca. Dzięki temu też mogę nagrywać więcej, mimo że na ilość miejsca na dysku nie narzekam, ale wiadomo, zawsze się przyda. Wow, musiałem zarypać moje lusterko. Ale fajnie to fajnie wygląda, fajnie. Wow. Dobra, co dalej? Co? Ha. Ach, fajnie to wibrzy tutaj wszystko. To co? Jeszcze jedno? O, Rallycross, tak. Wygląda ładnie. W porządku, biorę. Subaru. A jakie cwaniaki. Dobra. To jednak sobie nie będziemy kupować samochodu. Dobra. No to jedziemy. Race. No nie powiem, fajna trasa. Fajny tor raczej bym powiedział. O, szalony. No come on. Ole menda. Miałem mówić, gdzie jest nitro. Sorry, nie ta gra. Już mnie trochę znosi coś. Na lewą stronę. Chyba dostałem jakiegoś szczała. No. No patrzcie, zderzak. Fuck it. Oj. Tamtemu nie poszło. Jesteśmy na trzecim miejscu. Jeszcze tych dwóch. O, będziemy drudzy. Nie. Będziemy. Dobra. Teraz posłuchaj jeszcze tego wyprzedzić. I będzie całkiem spoko. No co za... Szlak. Dobra. Na szczęście nas nie obróciło całkiem. To jakoś z tego wyszliśmy. Cało. No jakby się go... Spipcaj na bok. Oj, autko nam się obrudziło. Trudzy jesteśmy. Oj. Ale drugie miejsce też nie takie złe. Dobra, to co? Jeszcze jeden rajdzik i będziemy chyba kończyć, prawda? Takie malutkie sprawdzonko. Chyba, że to będzie już koniec, to będziemy kończyć teraz.
Tak, dokładnie. Mamy finał. Dobra, cóż. Ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że taki filmik randomowy wam się podobał. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku może jakiejś takiej randomowej pogrywajki, luźnej pogrywajki od czasu do czasu właśnie też w Dirt 3. Jeśli wam się oczywiście odcinek podobał, filmik wam się podobał, podoba wam się gra, możecie miło i fajnie skomentować filmik oraz pozostawić łapkę do góry, abym wiedział, jak bardzo wam się podoba Dirt 3. Także cóż, dyrtowniki, żegnam się z wami, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa.